ząbki czosnku pogniecione. To będzie zalewa, w której będziemy moczyć naszą szynkę na szynkę. Liście laurowe, ziele angielskie i kilka ziaren jałowca. Tak zalane mięso przykrywamy i wkładamy na 4 dni do lodówki. Potem będziemy go codziennie odwracać, kąpać w tej zalewie. Mam tutaj dwie szynki przygotowane do zrobienia domowej szynki. One się trochę różnią między sobą, ponieważ moczyły się przez 3 dni w marynacie i ta marynata była inna dla tej szynki, inna dla tej szynki. Dlaczego? Dlatego, że ta szynka będzie do gotowania, a ta szynka będzie pieczona. Oprócz tego, że te szynki różnią się marynatą, która różni się, że tak powiem, różnymi dodatkami. Na przykład ta szynka zawiera gorczycę i odrobinę musztardy, ta na przykład do gotowania nie. Ale przede wszystkim różnią się dodatkiem peklo soli. Ta szynka została jakby peklowana, a ta natomiast do pieczenia nie. Cóż to takiego jest? Peklo sól. Peklo sól wygląda to mniej więcej tak, w torebce. Natomiast jeśli nasypiemy na rękę, oczywiście tej peklo soli nie stosuje się w kuchni do jedzenia. Ona się nadaje tylko i wyłącznie do peklowania mięs. Dlaczego? Dlatego, że peklo sól zapobiega powstawaniu bakterii, zapobiega jakby psuciu się mięsa, gniciu. Niektórzy, słyszałam, dodają peklo sól tylko po to, żeby szynka uzyskała piękny czerwony kolor. Uważam, że to błąd, ale oczywiście każdy ma prawo wyboru. Jeżeli ktoś chce szynkę czerwoną, piękną, to jak najbardziej. Co to jest takiego peklo sól? Zaraz przeczytam. Ubiorę okulary. No niestety, już taki czas, że trzeba nosić okulary do czytania, do widzenia w dal również. Azotynowa sól peklowa, drobnokrystaliczna. Składniki. Sól, azotyn sodu, E250. Substancja przeciwzbrylająca, E536. Produkt może zawierać zboża zawierające gluten, jajka, mleko, łącznie z laktozą, soję, gorczycę, seler i orzeszki ziemne. To jeszcze można przyjąć, że jest naturalny, ale E250 i E536 to jasno mówi, że mamy do czynienia wyłącznie z konserwantem. Dawniej, jak przyrządzano różne wędliny, kiełbasy na święta czy podczas różnych okazji, nie dodawano żadnej soli peklującej. Od jakiegoś czasu już dłuższego tą sól się dodaje, ale nie wszyscy dodają. Niektórzy pozostają wierni starej tradycji, czyli bez peklo soli. Dlatego ta szynka jest peklowana, a ta nie, ponieważ chciałabym poznać różnicę. W smaku pewnie tej różnicy na pewno nie wyczuję. Ale chcę porównać, jak długo ta szynka będzie mogła, że tak powiem, służyć nam do jedzenia, a jak długo ta. No, zobaczymy, czy eksperyment mi się uda.
Gdy piekarnik nagrzewa się do temperatury 180 stopni, do szynki pieczonej przygotowałam glazurę. Jest tutaj miód, musztarda, przecier pomidorowy. To wszystko jest wymieszane razem. Nie dodaję już tutaj ani soli, ani pieprzu, ani żadnych liści laurowych, czy też ziela angielskiego, ponieważ dodawałam już wcześniej. Teraz taką glazurą trzeba posmarować szynkę. Przecier pomidorowy jest mojej produkcji, więc nie jest on taki gęsty, bardzo taki piękny jak ze sklepu, ponieważ ja bardzo lubię przeciery pomidorowe, które zawierają cząstki pomidorów. My takie robimy, takie jemy. Jedna szynka się gotuje, a druga piecze w piekarniku. Szynka pieczona już gotowa, natomiast gotowana jest poddawana takiej dłuższej obróbce, więc pokażę ją później, jak już będzie gotowa. Na razie zajmę się tą pieczoną. Szynkę kroimy, gdy oczywiście jest zimna, tak aby nie straciła swoich soków. No, wygląda wspaniale. Wygląda naprawdę przepyszna, przepyszna, wspaniała szynka. Chyba już nigdy nie kupię szynki w sklepie, nigdy nie kupię pasztetu. To jest po prostu rewelacyjny smak. To jest ta szynka, do której nie dodawałam peklo soli. Szynka gotowana spędziła całą noc w lodówce, stężała. Teraz będę ją degustowała. Najpierw trzeba jednak uwolnić ją z tych sznureczków. Czy rzeczywiście szynka, do której dodaje się peklo sól, jest taka różowa? No jest, proszę Państwa. Bez dwóch zdań, nie wiem, to nie będzie tutaj tak chyba widać tego koloru na filmie, ale jest zdecydowanie bardziej różowa od tamtej pieczonej. Ale czy przez to podoba mi się bardziej? Nie, ja jakoś tak na kolory nie zwracam uwagę. Ważne, żeby była zdrowa szynka i smaczna. Zaraz spróbuję, która lepsza. No, wydaje mi się, że tamta w smaku jest lepsza. Dlaczego? Dlatego, że zawiera dużo więcej ziół. Tam był miód, musztarda i przecier pomidorowy. I to dało taki wspaniały aromat. Piekła się przez 2,5 godziny, więc te wszystkie substancje się wydzieliły, te zapachy podczas pieczenia. Na pewno jest bardziej aromatyczna, ale ta też nie jest zła, jest bardzo dobra. Próbuję Państwu pokazać. No, może teraz